zdrowia, szczególnie dla energii odnawialnej. No, w Ameryce dużo socjalistów, demokratów właśnie marzy o tym i śni o tym, żeby całe społeczeństwo, cały świat w zasadzie jechał na wietrze i na słońcu. No, oni chcą budować potężne farmy, potężne miejsca, gdzie panele słoneczne będą zbierały tą energię słoneczną, gdzie te wiatraki będą się kręciły i produkowały energię. No tyle tylko, że to jest problem jest taki, że takie marzenia spowodują to, że trzeba będzie po prostu kopać, wiercić i wydobywać. Co trzeba będzie wydobywać? No, ropę, gaz i węgiel. No dlaczego tak jest? No bo ta energia odnawialna, no to ona jest faktycznie energia odnawialna, ale jednak te wszystkie maszyny te potrzebują baterie, potrzebują akumulatory, no bo to gdzieś energia słoneczna jest tylko w czasie dnia, energia wieczna jest tylko w czasie wiatru, także jeżeli są jakieś tam dżule, kilowaty i inne kalorie, no to one muszą być gdzieś schowane, a jeżeli mają być gdzieś schowane, no to w formie elektrycznym te atomowe, nieatomowe sprawy. I to wszystko wymaga po prostu kopania. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w zasadzie wyliczyła, że na 2050 roku te uzgodnienie w Paryżu, no to będzie wymagało w zasadzie podwójnej ilości tego plastiku, który będzie zużyty. No dlaczego miliony ton stali, żelaza, plastiku, no i wszystkiego naokoło po prostu będzie produkowane i wyrzucane. Jedna bateria, jeden akumulator dla samochodu elektrycznego wymaga w zasadzie 1000 funtów, waży ponad 1000 funtów i wyprodukowanie tego, no to potrzeba 500 000 funtów no materiału, czy to jest ruda, czy to są różne materiały rzadkie, ale to jest 500 000 funtów, no to jest powiedzmy 220 000 kilogramów tego materiału musi być przerobione. To nie jest mało. No jaka jest alternatywa? No, alternatywa jest taka, żeby po prostu używać benzyny. Benzyna to jest 1/10 energii potrzebna, no a daje te same rezultaty w ciągu 7 lat na te kilogramomile, które ten pojazd przejedzie. Także ta bateria, która przeżyje 7 lat, wymaga 10 razy więcej energii. Także to wszystko jest dosyć złudne. Kiedy ten prąd, energia przychodzi właśnie ze słońca czy z wiatru, to jednak wymaga ten przewóz i składowanie wymaga dużo więcej niż energia z benzyny. Tak jak można popatrzeć, jak się jedzie, no to widać te potężne turbiny. Średnio taka turbina to wymaga 900 ton stali, 2500 ton betonu, no i 45 ton plastiku. To są nieprawdopodobne ilości. A te panele słoneczne i te farmy słoneczne, no to jeszcze wymagają więcej. Globalnie na całej Ziemi srebro i indium, no to kopalnie podskoczy 2,5 raza więcej i 12 dla srebra i 12 razy więcej dla indium, żeby pokryć zapotrzebowanie na panele słoneczne. Zapotrzebowanie na metale rzadkie. No te metale rzadkie to one nie są już takie rzadkie, no to nie są tak nadzwyczajne dostępne, no ale są rzadko wydobywane w Ameryce co najmniej, no to będzie wydobycie będzie wzrastało od 300 do 1000% w 2050 roku, żeby tylko pokryć to, co to porozumienie paryskie wymaga. Także to są po prostu nieprawdopodobne rzeczy. Zapotrzebowanie na kobalt i na litium wzrośnie dwudziestokrotnie. Także to też są nieprawdopodobne ilości. To są tylko dla baterii do samochodów, nie licząc tych wszystkich innych baterii, które mają składować energię wyprodukowaną przez słońce czy wiatr. Rząd holenderski to zrobił badania i doszli do wniosku, że te wszystkie zielone takie ambicje, te środowiskowe, oni sami w sobie będą potrzebowali większość tych minerałów, która jest produkowana na świecie. No i to nie będzie wydobywane ani w Europie, ani w Ameryce. Powiedzmy w Kongo, w Republice Kongo, to jest wydobywane 70% surowego kobaltu, a 90% w zasadzie ten kobalt trafia zawsze do Chin i 90% jest oczyszczane czy rafinowane i to oni w zasadzie opanowali. Niedługo to będzie taka gorączka złota, tyle tylko, że ona nie będzie gorączką złota, tylko właśnie będzie gorączką kobaltu, będzie gorączką litium, wszystkich tych najróżniejszych rzeczy potrzebnych do tych paneli słonecznych. No i gdzie to wszystko zacznie się bardzo często pojawiać? W miejscach, gdzie do tej pory środowisko było dosyć bezpieczne, gdzie były jakieś tam dżungle, nie dżungle, czy inne zwierzęta mieszkały, a to wszystko będzie po prostu najechane. Wszystko to pomimo tych usprawnień, pomimo tych paneli słonecznych, pomimo tych turbin, to jednak będzie i tak wymagało energii z węgla i z ropy naftowej. Chiny produkują 90% paneli jest produkowanych w Azji, i to wszystko jedzie na węglu, tak? Także Europejczycy i Amerykanie udają, że produkują dobrą energię, ale ta energia jest produkowana z bardzo niedobrej węgla. To jest to, co oni walczą. Miliardy żeby zrobić, żeby zapotrzebowanie na te wszystkie światową energię w 2050 roku będzie wymagało 2 miliardy ton węgla. 2 miliardy ton węgla do wyprodukowania. Także, że ludzie, którzy właśnie opowiadają te bajki tego rodzaju, że słońce i wiatr jest panaceum na to wszystko, nie biorą pod uwagę tej skomplikowanego tego całego systemu. To jest coś, co po prostu zmienia całą tą arytmetykę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można o powiadomieniach nacisnąć dzyń, dzyń. Piszcie, rozsyłajcie, dawajcie pytania i do następnego codziennego filmiku.